Cześć, ja jestem Ziemniak i witam was w serii adwentechowej, w sensie w adwentechu, gdzie zapraszam różne osoby, przekazuję im prezenty, muszą trochę rzeczy pozgadywać, wykonać jakiś challenge, jak to im się uda, to dostają prezent i zatrzymują go. Cała seria powstaje razem ze wspólnie ze sklepem X.com, gdzie linkuję do wszystkich rzeczy, które się tutaj pojawiają. W dzisiejszym odcinku będzie ktoś, kogo poznałem na planie filmowym. A czego? Tego nie możecie się dowiedzieć, bo to w końcu ostatecznie nigdy się nie pojawiło. W sensie ta produkcja, prezent! I przywitajmy tą osobę. Albo nie. Podzielmy to. Najpierw przekażmy jej jedną paczkę. Żeby nie słuchała, bo wszyscy ucięli na dole teraz. Żeby nikt nie wiedział niczego. A potem przyjdziemy z drugą paczką. Patrzcie, jak się mieni ładnie. Tam. W dzisiejszym odcinku, po wielu dniach oczekiwania, od momentu, kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy, przed wami Shiana. Shiana na co dzień streamuje na Twitchu. Zajmuje się czym? Streamowaniem, graniem, just chattingiem. Shiana, spróbuj odgadnąć, co jest w środku. Dzisiaj mamy bardzo napięty plan czasowy. Shiana dzisiaj z jednego miasta w inne jedzie i na chwilę tutaj przycupnęła, żeby otrzymać prezent. Okej, nie mam pojęcia, co to jest, ale jest dość ciężkie. Oje. I nic tam nie przeskakuje, totalnie. Dobrze zapakowane, no. Nie mam pojęcia, co to może być. Jakaś podpowiedź? Żadnej podpowiedzi. Po prostu odpakujmy. Jak trasa dzisiaj? Oj, skomplikowanie. Jechaliśmy dość długo, bo jechaliśmy z... Nie poczekała. Ty każdemu mówisz, że musimy przeskoczyć kamerą. Dobra. Czyli możemy iść odpakowywać. Nie wyszło. I to mi się najbardziej podoba w tej serii, że ze wszystkich wychodzą takie prawdziwe ludzkie emocje. Tutaj nawet nie antyfan, który na co dzień jest taki bardzo ułożony, taki wiesz, ma ładne, spokojne kadry. Słuchaj, cały czas się uśmiechał przez cały odcinek. To był taki mocny kontrast co do jego twórczości na co dzień. Natomiast dziś nie czuj presji, tylko otwórz, zobacz, bo challenge dla ciebie nie będzie wcale trudny. Czyli co? Bierzemy się. Otwieraj, w sensie nie przejmuj się. To jest jakby, ja to pakowałem, więc może jest niezbyt estetycznie. Ale... Licz się wnętrze. Tutaj właśnie widać kawałek taśmy, jest taki wystający, bo mi papier się rozerwał w jednym miejscu i tak. Dobrze, to mam nadzieję, że to pudełko i ten prezent będzie najlepszym dowodem na to, że liczy się wnętrze, a nie opakowanie. Oho. Czy dobrze trafione? Ja jestem bardziej niebieska niż zielona. Taką analogię podam. Bardziej niebieska niż zielona. Czyli co, nietrafiony? Trafiony, bo mogę w niego zagrać sobie na stacjonarce, tak? No, przynajmniej tyle. Dobra, udało się. Ale uwaga, w takim razie jak na co dzień grasz na Playaku, no bo tak można to zrozumieć, że na PlayStation to wolisz zdecydowanie, jak pad jest niebiesko-biały. Oj, tak. Dobra, to nie jest oryginalny, w sensie nieoryginalny, ten shield taki jest oryginalny. I te dwa pady nam posłużą do dzisiejszego odcinka. Bo ostatnio jak się z Shianą widzieliśmy, to pamiętasz co graliśmy? Tekena graliśmy. W Tekena. Shiana była nie do pokonania praktycznie. Każdego, kto tutaj był, każdy, kto próbował się z nią zmierzyć, absolutnie nie miał żadnych szans. Uwierz mi, przez ostatnie dni, tygodnie, dni i noce trenowałem, żeby w końcu cię pokonać. I jeżeli w dzisiejszym... Jak ci się uda mnie pokonać, to jest twój. Okej. Dobra, umowa stoi. Dobra, to lecimy. Pierwszy raz w życiu będę w ogóle unboxować pada od Xboxa, więc jestem ciekawa. To jest w ogóle jako taka ciekawostka, to jest wersja Elite, to nie jest ta zwykła podstawowa, której... Proszę, to powiedz serio, może się cieszysz. Wiecie co? Myślę, że tak, bo to będzie fajne doświadczenie spróbować Tekena zagrać sobie na Xboxowym padzie. Nigdy nie grałam, a może to będzie jakieś ułatwienie, zobaczymy. A może wezmę tego pada i on będzie kluczem do tego, żeby go wygrać. Zobaczymy. Ziemia, jak wyszedłeś, to powiedziała, że wcale się nie podoba pad. Bo nie jest kolorowy? Nic takiego nie powiedziałam. Tak czy siak, wersja Elite różni się mocno od takiej zwykłej podstawowej. Większość podstawowych ma różnego rodzaju graficzki, jakieś kolorki, które można sobie powybierać. Natomiast wersja Elite jest dla elity, można powiedzieć. Jakaś podpowiedź? W sensie ma trochę więcej możliwości. Okej, dobra. Etui jest całkiem zgrabne. W sumie dużo podróżuję, więc wydaje mi się, że to jest akurat dla mnie dość spory plus. Nawet nie wiedziałem, że jest w ogóle z etui w środku. Etui? No, ja też nie zaglądałem do środka, żeby samemu być zaskoczonym. Wykończenie jest bardzo ładne, bo jest matowe. O, i mamy wymienne... Na magnesik złapane. Nie, to jest, czemu to jest takie ciężkie? A, tak, to jest akumulator do tego pada. Okej, a no dobra, zapomniałam. I tutaj mamy wymienne gałki, tak? Ja tak na szybkości wam pokażę. Porównując to do pada takiego zwykłego Xboxowego, to zwykły Xboxowy pad, chociaż ten to jest malowany, to może nie. Ten też ma kolorki, ale łatwiej wam będzie zobaczyć. On jest tutaj cały zrobiony z plastiku i ma jakąś graficzkę, jest dość standardowo. Natomiast ten tutaj ma już perforowane fragmenty z tyłu, gumowane, więc ten mi na przykład bardzo dobrze leżał w dłoni, bardzo mi się to podobało. Natomiast Xbox stwierdził, że posłucha swoich odbiorców, swoich graczy i zamiast robić pada zwykłego z małą ilością ogumowania, to tutaj, jak się przyjrzycie, ta część jest
cała gumowana. Lepiej pad leży przez to w dłoni, tak samo z tyłu, więc nam nie wypada. A oprócz tego do porównania ze zwykłym padem, pad w wersji Elite ma dodatkowe jeszcze tutaj przyłączniki, które można sobie zaprogramować. Więc jak będziesz grała z kimś na przykład w Tekena, to będziesz mogła mieć już jedno combo na przykład pod jednym z tych przycisków z tyłu. Dobra, to jest fajne zastosowanie. Te triggery są super. Ja wiem, że każdy teraz mnie zhejtuje i powie, że nie istnieje coś takiego jak strzelanki na konsoli, ale jeśli ktoś gra w strzelanki na konsoli, to jest bardzo wygodna opcja. Jest jeszcze jedna rzecz. Tak jak normalnie te z tyłu triggery są normalnie w padzie, wiesz, aha, po całej długości. Aha. Tak tutaj możesz sobie ustawić, że jest długie zapadanie się, może być średnie, a może być naprawdę króciutkie. Okej, okay, dobra. To jest super opcja. I zobacz, tutaj może być inaczej, tutaj może być inaczej. Okej, okay, okej, okay, dobra. Zgaduję, że to też jest wymienne, tak? Gołki. Nie wiem, możesz spróbować pociągnąć, zobaczyć, czy się urwie, czy nie. Pady są ogólnie wytrzymałe, więc... O, dobra, chyba nic się nie stało. Chyba tak powinno być. Ten nie chce wyskoczyć. Uwaga. O, i tak łatwo. Zobacz, hop, hop. Pokaż. No, nie musisz przekręcać ani nic. Ty rzeczywiście, na magnesik sobie wchodzi. I dzięki temu, że mamy tutaj na przykład dłuższą gałkę, to możemy bardziej dokładnie na przykład celować, bo mamy dłuższe ramię, więc jest teoretycznie prościej. To tak jak kierowcy ciężarówek mają też takie skrzynie biegów, gdzie trzymają tak rękę i zmieniają. Ale oni mają w sumie dwie. Czekaj, to jest sobie zmienię. Czyli na przykład do celowania możesz mieć, do chodzenia możesz mieć na przykład krótką, a przykładowo do celowania możesz mieć dłuższą, żeby fajne. A jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj mamy jeszcze D-pada, jak dobrze pamiętam nazwę, i on też powinien być wymienny, więc też powinno się dać go wyciągnąć i możemy sobie tutaj nałożyć nakładkę jakąś kolorową. Jaki jest twój ulubiony kolor? Żółty. To nie wiem, czy są żółte nakładki. Ale jest na przykład krzyżak w zestawie, który można sobie założyć. Fajne to jest. Ja już znalazłam kilka zastosowań w sumie. Ty, ale to jest metalowe w ogóle, wiesz o tym? Tak. Tak samo to. Ej, dobra, coraz bardziej się przekonuję do tego prezentu. Jak spróbujesz i zagrasz, a to etui też jest ładne, w sensie... Grałaś kiedyś na padzie Xboxowej, czy nie? Tak, miałam przyjemność, ale generalnie to było dawno temu. Chyba w FIFA wtedy grałam. Kiedyś te pady były gorsze, ta są w serio. Ej, ten w porównaniu... A mógł do ręki tego drugiego? Którego wolisz? Czy to jest motyw z... Ten był dodawany do PUBG, jak wychodził, ale to nie jest motyw z PUBG, jak dobrze pamiętam. To jest jakiś... Nie pamiętam, jak to się nazywa. Czy chyba, że chcesz standardowego, zwykłego pada. Wiesz co? Bardziej mi chodzi o to, żeby porównać sobie zwykłego do Elite. Jeszcze może do Soniacza. A no tak. No bo z jakiegoś powodu jednak DualShocki nowe są zbliżone wyglądem do padów Xboxowych, nie? One wszystkie zaczynają się trochę zacierać. W końcu dłonie w miarę podobne. Podobnie się układają w jednej sytuacji i drugiej. Te poprzednie DualShocki, na przykład tam trójki, dwójki, które były przy PlayStation 3, 2, 1. Bardzo kanciaste. Były bardzo kanciaste. One mi się straszliwie podobały, bo były takie inne, ale wtedy wszystkie inne konsole też były takie mocno... Tak, tak, kwadratowe. Każda taka była. Natomiast teraz pady rzeczywiście zaczynają ładnie wypełniać dłoń. Ale w porównaniu przykładowo do pada... Ten bardzo fajnie leży w dłoni. Ale zawsze gracze mówili, że pady Xboxowe są... Tak, tak. Myślę, że tak. 80% osób, z którymi rozmawiałam, właśnie mówiło, że pady Xboxowe są lepsze. Myślę, że coś w tym jest, bo jednak ten kształt jest bardziej jakby obły, bardziej się dopasowuje. I jakby pamiętam, że przeszkadzała mi też asymetria w padach Xboxowych, ale taka jest prawda, że dobra, weźmiemy pad od PlayStation i pad od Xboxa. I jeśli bierzesz je do ręki, to mimo tego, że grałam bardzo dużo na padzie na DualShocku, to automatycznie kciuki ustawiały mi się w taki sposób. Nie wiem, czy... Bo to jest bardziej naturalnie. Tak, tak. Dobra, to teraz w takim razie dla ciebie do porównania. To jest pad od Nvidia Shielda wersji chyba K1, czyli ten podstawowy. Jak ci leży w dłoni? Ej, na początku, widząc go, to trochę się przeraziłam. Patrzcie, jak on wygląda. On jest dosłownie kwadratowy prawie, ale jest okej. Okay. Tylko, że kciuki mi się nie układają. Tutaj dłoń leży spoko, a kciuki są trochę przyhamowane jakby. On jest taki troszeczkę dziwny. Znaczy, wygodnie się na nim grało w gierki mobilne, ale rzeczywiście ta jego kwadratowa budowa jakoś nigdy do mnie nie przemawiała. Teraz, jak weźmiesz sobie do porównania pada z Xboxa 360, trochę zakurzony. Okej, okay. Jest lepszy od tamtego, ale w porównaniu do tego. Czuć, że to relikt poprzedniej epoki. To teraz, nie patrząc na logo, co to jest? To jest jakiś Xboxowy. No i właśnie, wszystkie pady zaczynają się mocno upodabniać do pada Xboxowego, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast okay, to jest Nintendo. Wersja Elite kontrolera do Switcha, ale jak zaczęłaś mówić o porównywać pada od tego Shielda do jakiegokolwiek pada, który jest najbardziej kwadratowy, to nic bardziej kwadratowego nie widziałem w życiu, jak dwa Joy-Cony wrzucone
ten sposób. Ciekawe. Ale nie aż tak wygodne jak zwykły kontroler od Switcha i nie tak wygodne jak pad od Xboxa. Nie no, rzeczywiście. To jest w ogóle jakby inny feeling, jak wrzucimy sobie jeszcze bateryjkę tutaj z tyłu. Właśnie, dużo waży bateria? Tak? To jest stacja, odkładasz sobie i ładujesz. No ale masz pinię. Czyli źle zrozumieliśmy. Tak, jak chcesz nadawać pada, on ma w sobie wbudowane akumulatory, to jest w ogóle lepsze. No właśnie też tak... No, bo te wszystkie pady Xboxowe mają wymienne baterie. No tak mi nie pasowało, że podczas grania by wypadało. Dobra, czyli teraz wiemy, że w zestawie mamy stację ładującą i to zobaczcie na to. Tutaj jest dywan dla pada, żeby się nie rysował. Chociaż, czekaj, nie, to trzeba zerwać. To jest przyklejone. Aha. Okej, ściągnij, zobaczymy, co się stanie. Tylko zobacz, to jest takie przyklejone tutaj. I nie wiem, czy to trzeba zerwać, myślisz? Chyba jesteśmy od tego, żeby spróbować. To proszę, to ty rozwal. Okay. Mówiłaś, że będziesz chciała dzisiejszy prezent rozwalić. A nie, zeszło. Zeszło, nic się nie stało. Okej. Czyli teraz możemy sobie położyć tak, położyć sobie tak. Nie, odwrotnie. Tak, i elegancko. Wbudowana bateria, chociaż ja jestem na przykład miłośnikiem wymiany akumulatorków z tyłu. Otwieramy, wyciągamy, nie musimy niczego podłączać, ale z tego co pamiętam, 40 godzin jest w stanie ten pad wytrzymać bez ładowania. Czyli w zależności od tego, ile przycisków wciskasz naraz. Czyli w Tekenie może być różnie. W Tekenie do 17 na przykład. Ale ta stacja ładująca jest chyba też bardziej intuicyjna niż w PlayStation nowym, bo ja pamiętam jak... O, właśnie. Zawsze mam z tym problem, bo generalnie nie wyczujesz tego momentu, w którym ten pad jest rzeczywiście podłączony. Musisz położyć i znaleźć. Jak wskoczy pad... Znaczy, jak już ogarniesz, gdzie go wsadzić, to... To robisz to intuicyjnie. Ale jak ktoś przychodzi i chce odłożyć pada, żeby się naładował, to jest... Daj, ja to zrobię. Aha, to w ten sposób się go odkłada. Ale tak, jeżeli chodzi o najfajniejsze pady do gier jakichkolwiek, to jak dla mnie to Ring Fit do Nintendo jest najfajniejsze. Pierwszy raz trzymałam go w rękach. Jest trochę oporu, nie? Jest, no. I on służy do gier takich typowo wysiłkowych, tak? Tak, jest jedna gierka, gdzie rzeczywiście na przykład, żeby biegać, to trzymasz sobie to z Joy-Conem wsadzonym od góry, bo jeden Joy-Con idzie ci w to miejsce, drugi przypięty jest do nogi i przykładowo jak chcesz biec w grze, to musisz podnosić kolana do góry. Aha, i naliczy ci kroki? Naliczać kroki, żeby twoja postać się poruszała, a później masz ćwiczenia, jak dobrze pamiętam, pilatesowe. W sensie to jest chyba w ogóle do pilatesa, taki normalnie do ćwiczeń, tylko tutaj masz jeszcze aplikację, dlatego to jest fajne, bo masz aplikację, więc coś cię jeszcze bardziej motywuje, żeby będziemy mogli zagrać sobie w Ring Fit Adventures. To zobaczysz, że to naprawdę, to jest świetne, jak ktoś chce ćwiczyć w domu i kiedyś będę musiał zrobić na ten temat materiał, a może challenge, codziennie ćwiczyć. Ile trwało twoje najdłuższe postanowienie noworoczne? Z tydzień. Okej. Okay. Podobnie jak u mnie. W jednej rzeczy się zgadzamy w 100%. Masz inny feeling kamery niż youtuberzy, co nie? Bo jakby zauważyłam, że niektórzy mają z tym problem na przykład. Mimo, że wiesz, są obyci ze streamowaniem, to i tak jakby kamera sprawia inne wrażenie i inaczej musi się zachowywać przed kamerą niż na streamie. Także zobaczymy, jak wyjdzie w moim przypadku. Ale czuję się naturalnie, to chyba jest okej. Okay. No to jest najważniejsze, a to też złapaliśmy. O. To było piękne podsumowanie, ale rzeczywiście wielu streamerów, którzy gdzieś tam występują przed kamerą, z kim nagrywałem, to wielu, naprawdę wielu ma, nie powiedziałbym problem przed kamerą, żeby występować. Bardziej chodzi o to takie, nie wiedzą co powiedzieć, nie wiedzą jak się zachować, mimo wszystko próbują, bo jakby pozbyli się tej części wstydu, która często jest przed kamerą. A dobra, najważniejsze jest to, że ci bardzo dobrze idzie. Pytanie, czy ci tak dobrze pójdzie w Tekenie. Zobaczymy. Mam na sobie presję, bo przedstawiłeś mnie jako mistrza tekonowego, więc jak przegram, to będzie trochę wstyd. Przecież ostatnio jak tutaj byłaś, to nikt nie był w stanie cię nawet raz pokonać. No, ale wy ćwiczyliście do tej pory, także trochę się obawiam. Trochę się boję. Wieczorne turnieje w Tekena. Ja jeszcze przygotowuję. Kojarzysz ten moment, jak siedzicie sobie z ziomkami i nagle jeden z nich się pochyla i potem wszyscy się pochylacie. Aha! Skupienie, to... Tak, to teraz mam ten sam moment jakoś z fryzurą. Możemy zamienić się padami, bo ja jestem nauczona grać na prawej stronie. Chcesz, żeby ci było prościej? Tak. Ale czekaj. Aha, musi być jakiś deal tutaj, tak? Mam rozumieć. Ale nie, to musimy raz jedną walkę tak stoczyć, a raz tak. Okej, dobra. Dobra, to zaczynamy w takim razie od tej drugiej strony. Nie, zaczynamy od pierwszej, bo jak przegram pierwszą, to nie będzie takiego wstydu, niż jakbym walczyła po swojej stronie. Gram pandą. Ja też poczułem takie nerwy. W zasadzie też mówiłem, że przez miesiąc trenowałem, dzień w dzień, że dopadnę Szianę, zaproszę ją na Adwentecha i powiem, dobra, słuchaj, będziesz mieć przerąbane. Ale to czekaj, ty jesteś po lewej stronie w takim razie. Tak. A czy ty jesteś nauczona, że jesteś po prawej? Tak, ja gram głównie po prawej. Ja grałem zawsze głównie po lewej. Czyli w sumie jest na równi teraz, zwłaszcza, że grasz pandą. Widzisz, mówiłem ci, że trenowałem. Wiem, które przyciski wciskam. Ja się zawsze zastanawiałem, jak comment patch siadłem sobie, żeby pokazać, że nie szanuję przeciwnika. O, gacz, biegnę. Co jest? Tak, pierwszy raz wygrałem
ścianą pierwszy raz. Dobra, ja jestem totalnie zniszczona w tym momencie. Ej, mamy dwie rundy ustawione. No nie, nie, to nie może się tak skończyć. A później ci powiem, od kogo się uczyłem grać w Tekena. Okej, okay. Ja chcę poznać twojego mistrza, bo coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Co jest gra... Co jest grane? Jeden strzał. KO! 2-0! Dobra. Ćwiczył, ćwiczył, ćwiczył. Gratulacje. A to czekaj, teraz się zamieniamy. Dobra, w takim razie. Zamieniamy się miejscami. Ale nie, naprawdę, gratulacje. Nie dość, że pokonałeś mnie pandą, to jest podwójny wstyd. Zwłaszcza, że ja mam jakąś tam rangę wbitą. Ale czuję się taki... Ale się jara. Jakby ktoś chciał jakiejś korepetycji z Tekena. Jak w ogóle robić uniki w tej grze? Strzałką w tył. O! Znaczy, ja mam tak mało życia? Jeden na pad. Teraz otworzę oczy i będę patrzeć na pada. Znaczy, nie, to jest fajne właśnie w graniu na padzie, że nie trzeba w ogóle patrzeć na zasadzie na to, co się dzieje na ekranie. Ja wam zdradzę jedną ważną rzecz. Jeżeli chodzi o moje... O, mogę podglądać, bo mam podgląd na siebie. Jeżeli chodzi o granie w Tekena... Ja, pójdź tu, obróć się. O, to jest ten atak jadający, o którym mówiłam. Tak, no. Jest jedna rzecz. Wiesz, czego, jak się nauczyłem grać w Tekena? Przyszedł Grzegorz Rycko, taki recenzent klawiatury, myszki, on ogarnia różne peryferia. Okay. I on wszystkich absolutnie ogrywał w Tekena. Wiesz, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że grał po raz pierwszy w tą grę. Więc ja tak samo podszedłem do naszej poprzedniej rundy. Jeszcze gramy? Że po prostu klikałem losowe rzeczy, stwierdziłem, będę strzałkę raz w prawo dawać, raz w lewo. Więc to, że wygrałem, to było dosłownie dzieło przypadku. Kto wygrał? O, okej, okay, 1-1. To co? Myślę, że mecz ostateczny w tym momencie by wleciał. To będzie mecz ostateczny? Tak. Czekaj, mam jeszcze jednego asa w rękawie. Wiesz, kto oprócz mnie ćwiczył w Tekena? Kto oprócz ciebie ćwiczył w Tekena? Składam na twoje ręce mikrofon. Nie, tak ustawiłeś teraz to, że wychodzi jakbym był jakimś niewielkim. W takim razie, wyzwanie. Mam jeszcze jedną paczkę. Okej. Okay. A ty masz pada. A ten pad bardzo mi się podoba. Czy zaryzykujesz i postawisz pada na szali tego, czy zwyciężysz, czy nie zwyciężysz? A jak zwyciężysz, to druga paczka jest twoja. Okej, okay, czyli wymieniamy paczkę, jeśli zwyciężę. Nie, jeśli zwyciężysz, dostajesz obie. A jeśli przegrasz, to... To tracę wszystko. Wracasz do domu z pustymi rękoma. Dobra, robimy to. Wygram to. Ale strasznie cię spocę dla tej paczki. No mówiłem, że tak będzie, no. To mnie postawiłeś w takiej sytuacji. Dobra, biorę Maina, a miałam... No mówiłem, że weźmie Maina. Musicie przyznać, byłem bardzo blisko. Czyli ty już masz swojego Maina wypracowanego? Nie powiem ci. Okej, okay, dobra, to ja już coś przeczuwam. Mati, postawiłem na ciebie drugą paczkę. Ja wiem! Musisz się postarać. Nie, no naprawdę, pierwsza... Ja wcale nie trenowałem, ja tak sobie się wiesz. To było psychologiczne podejście, widzisz? Pierwsza... A, ale rolujemy. Okej, okay, okej. Okay. Rolujemy czy nie? A, random, dobra. No dobra, niech będzie. Trzy, cztery. Okej, okay, i mamy mapę normalnie jak Obi-Wan versus Anakin Skywalker normalnie. Lecimy sobie. Kto będzie Obi-Wan, to będzie Anakinem w tej sytuacji, to wiesz. I have a high ground. High ground, tak. Ty masz Robocopa. On jest gigamocny, ale gigawolny. Ostatnio widziałem, jak na streamie ktoś się tam sprał Robocopem chyba. Tak, właśnie, no. Filipek sprał mnie Robocopem. Mati, co ty nałożyłeś? Tak się chyba w boksie robi, nie, że się kładzie jakiś taki ręczniczek. W boksie? A to chyba na głowę miało być. No to masz. No kurde! Ziemniak! Po czyjej stronie stoisz? No po twojej, cały czas. No widzę właśnie! Może chcesz coś do picia? Okej! Okay. O! Unik zrobił! A nie ma! Nie, kurde! Nie! Kto? Yes! Ej, to był jeden, dobra, okej. Okay. To był jeden cios. Mati, ja cię proszę. No przestań! Nie mogę to spatrzeć, skupiam się. Ręcznik. Też ty tego pada! O, ale ty masz ciosy! Ojeju! Chyba ja już przez... Jeden! Okej, dobra. Widzę, runda o wszystko. Runda o wszystko. Ale każdy zachowawczo podchodzi tutaj, widzę. Ja już nic nie mówię, bo będzie, że przeszkadzałem i wpłynąłem na wynik. Już wpłynąłeś dosyć. Ha! Nie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ale... Perfekta! Nie! Nie, nie, perfekta, miło nie! No, ja muszę wiedzieć, co straciłam. Zawsze możesz otworzyć tę paczkę. Okej, okay, teraz czy żyć w świadomości, że straciłam coś, o czym nawet nie wiem, co straciłam, czy otworzyć ją i zobaczyć, co to było? Ja uważam, że wcale nie będziemy brać prezentu z Jany. Drugi prezent też był dla ciebie, chodziło o większe twoje emocje. Okej, dobra, ale bardzo gratulacje, super, walka, widać, że było ćwiczone tutaj z chłopakami, dobra. Dobrze, że wieczorem, żeśmy na... Uratowałem twój honor. Bardzo ładnie. Chłopaki mnie zniszczyli niestety, ale w takim razie cieszę się. Zobaczmy, co to jest, okej. Okay.
Okej, okej. Ooo, w tiszowym kolorze! Ze względu na to, że na co dzień streamujesz na Twitchu, to stwierdziliśmy, że wybierzemy ci oprócz pada, to dodatkowo nakładki na pada, które będą idealnie pasować do tego, czym się zajmujesz na co dzień. Szkoda, że powiedziałeś, że twój kolor ulubiony jest żółty, bo jeszcze były złote nakładki, ale wciąż Twitch idealnie pasuje. Więc jak będziecie chcieli zobaczyć, jak Siana gra na tym padzie, bo obiecała, że sprawdzi, jak ten pad się zachowuje. Będzie, że tak. Będziecie mogli zobaczyć u niej na Twitchu, a tak to zobaczmy, bo ja sam jestem ciekaw, co jest w takim zestawie. Bierzemy, odpakowujemy. Czy ja to odpakuję, czy nie odpakuję tego? Chyba będę potrzebować, no. O, dziękuję. Wow! Ale mi się trzęsą ręce z wrażenia. To była dobra bitwa. Była bitwa, a kiedy wojna? Myślę, że następnym razem jak tutaj wpadnę, to... Ojojoj. To już będę też wyćwiczona na maksa. Moje ego dzisiaj ucierpiało. Wtedy weźmiemy inną grę. Tak, wtedy przerzucimy się na Mortala. Okej, okay, dobra. Poka. Od spodu jest złote. To jeżeli chodzi o tego pada, to te gałki, możecie zobaczyć, one mają takie wycięcie w środku i mają taką obręcz jakby zrobioną z gumy. Natomiast te tutaj też mają obręcz zrobioną z gumy, tylko guma jest bardziej matowa. Nie widziałem, że nawet są, wiesz co, te wszystkie nakładki, ale one się ponoć potrafią ścierać. Natomiast to jest po co? Żeby ściągnąć te z tyłu chyba. Myślę, że tak. One też są magnesowe. Te tutaj kolorowe? To z tyłu. Nie wiem, nie mam pojęcia. A da się wyciągnąć, tak, o, po prostu. Okay. A, i tutaj pod spodem jest w ogóle mały guziczek, który się wciska normalnie, więc też można powymieniać. Ty, to czekaj, wymienimy w takim razie wszystkie. Dobra. Teraz wiadomo przynajmniej, po co są te wytłoczki w tym. Ale myślę, że będzie bardzo fajnie fitować. O, weźmy tak. Te magnesy są giga fajne. Popatrz, jak bierzesz pada ze sobą, to możesz zabrać zapasowy zestaw. Wtedy wszystkie są elegancko wytui i coś śmiesznego, ten jeden grzybek jest wypukły, a nie wklęsły. Czy ja to dobrze zakładam? No, działa to tak. Ej, to wygląda bardzo ładnie, naprawdę. Te kolory mega fitują. I z tyłu. Zwłaszcza, że one, zauważysz, że one mają tak jakby gradient? Coś na takiej zasadzie? Czy po prostu mam takie złudne wrażenie? Rzeczywiście, czekaj, pokażę tutaj. Światło. One nie są do końca fioletowe, tylko rzeczywiście tam się przebija troszeczkę chyba ten złoty, tak samo z tyłu. Zwłaszcza tutaj na zagięciu jest to widoczne w sumie. I to jest śmieszne, że one normalnie są podstawowo właśnie jakieś takie żółtawe w środku, to może dlatego. Też to jest metalowe. Bardzo fajne. Cieszę się bardzo. Te dwa zestawy będę nosić ze sobą w podróży. Teraz mam ich dosyć sporo, także się pewnie przydadzą. To mam nadzieję, że taki prezent ci się spodobał. Wygrałaś. Wygrałam. Mimo tego, że przegrałam, to wygrałam. Jakie słowa na zakończenie? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo za zmierzenie. I gratuluję dla was, panowie, za to, że się podjęliście wyzwania, bo naprawdę było mi ciężko. I wygraliście. Tak czy siak, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Już powoli zbliżamy się do ostatniego odcinka z tej serii. Jeszcze wiele przed nami tak naprawdę, bo serio, dzisiejszy odcinek nagrywamy 21 grudnia, a wy to widzicie 22. I to w sumie tyle. Fajne filmy, które warto zobaczyć. Kanał Siany na dole w opisie. Masz kanał na YouTubie też? Mały, ale mam. To też się wyświetla. Pa, pa. Pozdrawiam dla widzów.